bardzo jestem zadowolona, całym sercem im kibicuję, widzę jak grają, widzę, że myślą jak grają. Moim zdaniem istotna jest też logistyka gry i ja tą logistykę widzę i jestem z chłopaków, mimo że są niżsi, bardzo dumna. I myślę, że mamy nauczycieli WF-istów, którzy są pasjonatami, no i mam nadzieję, że nauczyciele naszej szkoły wspierają naszych siatkarzy w tym, żeby mogli więcej czasu przeznaczyć na te treningi. Przygotowania trwały już od momentu wygrania przez nas półfinału województwa. Rozumiem. A czy stawia Pan tylko i wyłącznie na wynik i na wygraną? Czy liczy się dla Pana skład? I to, aby każdy z zawodników, zwłaszcza mam na myśli tutaj zawodników rezerwowych, miał okazję pokazać swoje umiejętności na tak ważnym turnieju, jakim właśnie jest finał Mistrzostw Województwa? Bardzo dobre pytanie. Zawsze staram się znaleźć złoty środek, ponieważ no jest to sport już naprawdę na niezłym poziomie w tym wypadku, ale jest to też szkoła i chciałbym, żeby każdy zawodnik zagrał oczywiście i zawsze staram się tak robić, żeby każdy przynajmniej na chwileczkę wsiadł. Natomiast no, ten wynik też jest bardzo ważny, więc tak jak powiedziałem, szukam cały czas tego złotego środka. Ale myślę, że ta atmosfera drugiego LO, mimo że nie ma klas siatkarskich, no sprzyja im w osiąganiu tych wyników. Oczywiście nie ukrywam, że ich predyspozycje również jako młodych ludzi siatkarskie są tutaj bardzo ważne. Tak, także dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia chłopakom i bez względu na wynik będziemy z nich bardzo dumni. Jasne. Myślę, że jestem zadowolona, jestem wręcz dumna, boli mnie tylko mocno serce, ponieważ właściwie powinnam mieć dwa serca, tak? Jedno skierowane do drużyny pierwszego liceum ogólnokształcącego, a drugie serce do drużyny drugiego liceum ogólnokształcącego. Mam nadzieję, że po pierwszym meczu rywalizacja jeszcze mocniej wzrośnie, ale związana tylko z taką grą fair play. Jesteśmy już po meczu z Koźlem, z LO1. Chłopaki, jak oceniacie ten mecz? Czy czujecie niedosyt, czy coś Wam przeszkadzało? Jakby każdy z nas zagrał na odpowiednim poziomie, tak jak reprezentowaliśmy wcześniej na poprzednich etapach, no to mecz mógłby się potoczyć inaczej. Niestety, no przegraliśmy. No i ja czuję lekki niedosyt, nie wiem jak tutaj kolega. Ja również na pewno. Zagraliśmy średnie zawody w dniu dzisiejszym. Na pewno we wcześniejszych etapach wyglądało to dużo lepiej. Jak oceniasz poziom dzisiejszych rozgrywek? Poziom dzisiejszych rozgrywek jest dla mnie bardzo wyrównany, ponieważ przyjechała drużyna z Myszy i jest tak samo pierwsza drużyna z LO1, gdzie gra no, praktycznie cała młoda Zaksa, oprócz mnie. No i ta drużyna jest tutaj głównym faworytem, tak jak właśnie się okazało. Już wygrała dwa spotkania 2-0. No i oni najprawdopodobniej pojadą właśnie nad morze na finał. A czy czuje Pan lekki niedosyt po meczu pierwszego liceum z naszym liceum? Jak najbardziej uważam, że można było powalczyć w tym meczu, tym bardziej świadczy o tym wynik 23 w pierwszym secie, 21 w drugim secie, gdzie popełniliśmy 6 własnych błędów zagrywki. Chciałem z nimi powalczyć i walczyliśmy pierwszy set do 23, drugi niestety do 20, ale mamy no, dosyć młodą drużynę i walczyliśmy do samego końca, co zresztą było widać na boisku. Powiem tak, no pozostaje pewien niedosyt, bo na pewno Mistrzostwo Województwa byłoby sporym sukcesem dla naszej drużyny. Ale no cóż, trzeba przełknąć gorycz porażki. Wydaje mi się, że po prostu niektórzy zawodnicy może nie wytrzymali presji ciśnienia tego meczu, na którą stawkę miał po prostu awans na Mistrzostwa Polski, więc czuję niedosyt. Trzeba grać dalej, nie patrzeć w przeszłość. W sporcie tak bywa, że są zwycięzcy, ale są też przegrani. Powiat jest w stanie wesprzeć drużynę, która dostanie się tam już na te Mistrzostwa Polski? Nigdy nie odmawiam wsparcia finansowego wszystkim tym, którzy uzyskują laury na poziomie województwa, kraju czy na poziomie międzynarodowym. W ubiegłym roku staraliśmy się dać pieniądze na wyjazdy dotyczące no właśnie zwycięskiej drużyny. Mam nadzieję, że drużyna Stędzierzyna Koźla również w tym roku otrzyma pozytywną opinię finansową Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i jeśli tylko będzie taka potrzeba, to na pewno będziemy wspierali, bo jesteśmy dumni z tego, że mamy mistrza województwa.